Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, a to jest Brutal Doom po raz kolejny. I słyszymy się po raz pierwszy w nowej jakości audio. No i ogólnie z nowym sprzętem i w ogóle wszystkim fajnym, pięknym i w ogóle. No, także co moi drodzy, dzisiaj, tak jak obiecałem, tak jak tutaj zaanonsowałem, będziemy się zajmowali epizodem drugim, czyli, moi drodzy, epizod drugi Brutal Dooma, The Shores of Hell, Obrzeża Piekła. No i co, generalnie zanim jeszcze zaczniemy, zanim przejdziemy tak fest do rozgrywki, no to jedno takie info, mianowicie ktoś mi pod filmem z prezentacją mikrofonu napisał, że mogę sobie włączyć nasłuchiwanie mikrofonu. Tak coś zrobiłem, sprawdziłem sobie i niestety, moi drodzy, ale lag jaki występował, w sensie nie tyle co lag, ale odstęp czasowy między tym, co mówiłem, a tym, co słyszałem w słuchawkach, był na tyle duży, że efekt był prawdopodobnie jeszcze gorszy od tego, niż że się w ogóle nie słyszę. Także, no, moi drodzy, będę musiał sobie radzić z tym, że nie będzie mnie słychać w słuchawkach, tylko będę musiał polegać tylko i wyłącznie na swoim głosie. Także, no, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Chyba że się uprę i naprawdę podłączę sobie jeszcze jakieś słuchawki albo coś w tym stylu, że podłączę sobie do mikrofonu tutaj z tyłu te słuchawki i będę sobie nasłuchiwał też przy okazji. Nie, może to jakoś rozwiążę jeszcze, ale póki co jeszcze nie będę kombinował. Także moi drodzy, rozdział drugi, The Shores of Hell, poziom Ultra Violence. Tak jak to było w przypadku poprzedniego epizodu. No i proszę bardzo, mamy drugi epizod i mamy też przy okazji nowy interfejs. No i co, i generalnie sprawa wygląda w taki sposób, że nie mamy kompletnie żadnych broni, jakie miałem do tej pory. Mamy tylko pięści, mam tylko karabin, który mi wiernie służył przez bardzo długi czas i mamy paru niemieców, którzy to czekają na to, abym ich odstrzelił. Także zajmujemy się tematem. Dobra, jeden leży i drugi... O! Dobra, wszyscy leżą. I zostawili coś fajnego? Nie, zostawili tylko karabiny niestety, co mnie troszkę martwi, jeśli mam być szczery. Ale z tego, co ja wiem, to tutaj jeszcze są jakieś w miarę fajne fanty. O, na przykład tutaj ci goście z... chyba z shotgunami albo karabinami też przy okazji. Mieliście? A, więcej karabinów, czyli... no cóż, więcej jamy się zawsze przyda. I przy okazji mamy też niebieską kartę, która nam się bardzo mocno, ale to bardzo, naprawdę bardzo mocno przyda i... Łosz ty! No tak, nowa rzecz, jaka się tutaj pojawia w epizodzie drugim, to są właśnie takowe teleportery. No i co? I te teleportery generalnie sprawiają, że przenosimy się w jakieś inne miejsce i... O! Okej, no to zaczynamy tango! Widzę, że tutaj się ostro zaczyna i dobra, walmy headshoty i ostrożnie, ostrożnie. I z buta! Z buta powiedziałem! No, pięknie. Przywalony z buta i w ogóle. No i generalnie jeszcze jedna rzecz, o której chyba chciałem wspomnieć, no to ten. Że ten interfejs, który tutaj mam teraz w tym momencie, no to on nie tylko tam pokazuje tam ile ammo mamy, ile tam wszystkiego, ile fantów, ale też pokazuje ile mam obecnie amunicji w magazynku, także będę mógł to z łatwością kontrolować, ale taką, z taką ogromną łatwością. No zobaczcie tylko sami, przyjrzyjcie się. Jak ten zielony pasek tam w prawym dolnym rogu maleje z każdym kolejnym wystrzelonym pociskiem i się zwiększa z każdym kolejnym przeładowaniem. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna opcja, muszę przyznać. I dobra, teraz mamy tutaj apteczunię, tutaj mamy krew, naszą nową przeszkodę terenową. No i co, generalnie mamy tutaj takie coś, tu nam się wysuwa takie coś, tu wciskamy z jednej strony, wciskamy z drugiej strony i... Okej, odkrywamy sekret numer jeden z czerwoną kartą, a zaraz za momencik sobie odkryjemy jeszcze drugi sekret. Tylko najpierw musimy się wrócić do kolejnego teleportera, który się znajduje w tym miejscu. Tu w ogóle na te czerwone ściany trzeba uważać i tutaj ważna uwaga ode mnie. A to głównie dlatego trzeba uważać na te czerwone ściany, gdyż... No i teraz pewnie na złość się pokaże. O, właśnie pokazało. Otóż te ściany potrafią zranić. Nie wiem, czy to jest gorąca albo coś w tym stylu, ale w każdym razie ostrożnie z tymi ścianami, bo jak będziecie na low HP, no to mogą one wam sprawić naprawdę dużą krzywdę. I... sekrecik kolejny! I przy okazji mamy też nowych przeciwników. O, o, fuck! I mamy też runę demona! I to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Dobra, shotgun. Shotgun w ruch, para buch. I to jest nasz nowy przeciwnik. Otóż to jest kakodemon. Ikona Dooma, można powiedzieć. Jedna wielka ikona Dooma po prostu. Obok BFG czy dwururki. Taka po prostu jedna z największych ikon, jeśli chodzi o serię Doom. Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj w Doomie ogólnie taką świętą trójcę. Fajnie, walczymy z demonami, z piekłem i w ogóle. A tu czasem mówię o świętej trójcy, bo wiecie. Dubeltówka, kakodemon i... BFG. A właściwie BFG się powinno mówić. Ale dobra, mniejsza z tym i... Ej, wait a second, to jest... to chyba jest, ogólnie z tego co się orientuje, drugi księżyc Marsa, czyli Deimos. Także no, jeszcze nie jesteśmy w piekle, ale... No już tutaj jego zalążki mamy, jak tutaj widać na załączonym obrazku i tak. Tutaj mamy jeden teleporter, tutaj mamy Secretos. O, tu jeszcze apteczka była, proszę bardzo. I jak mamy... jak się prezentuje ogólnie sytuacja i... Ej, co ja mam?
Okej. Mam już karabin plazmowy, ale do niego sobie póki co przyoszczędzam amunicję. Dobra, widzę, że do karabinu mam trochę mało, także a użyję sobie póki co strzelby i Aimnada rzucę. A co? Ej, ale jeszcze nie wszyscy popadali, żeby było ciekawiej. A tego koleżka będzie coś ciężko zestrzelić i... A nie, jednak nie było tak źle. No i co? I kolejny Secretos? Myk, myk! Proszę bardzo. Secretos kolejny. Więcej itemów, więcej zdrowia i w ogóle więcej wszystkiego i... O, i więcej pinkich. Bęgi, bęgi, bęgi i bęg. Proszę bardzo. Co, chciałeś się wycwanić? Chciałeś się wysłużyć kolegą? Niestety coś ci nie wyszło i... Ty też powiedziałem, zamknij się. No i co? I generalnie zebraliśmy tą czerwoną kartę. A ta czerwona karta nam z kolei posłuży do wejścia w to miejsce. No, otwieraj. A tutaj zaś kolejni przeciwnicy, kolejni oponenci, którzy czekają na to, aby mnie tutaj zabić tylko. Ale nie uda im się to, bo wiecie, jestem Doomguyem. Fuck. Kolejny demon. Tylko tym razem niewidzialny niestety. A może niestety? Zresztą nieważne. Najważniejsze jest to, że jest martwy. No i co? I mieliśmy super armor. Udało nam się go zebrać. Mamy niecałe 200 armora, bo już tutaj ta krew trochę mi krzywdę zrobiła. I... więcej demonów! I to było trochę groźne, przyznaję. Co tu się tepnęło? Co się tu ewidentnie tepnęło, ale co to już nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. And... I tam mamy też przy okazji kolejnego kakodemona! Cześć, kakuś! Co tam, kakuś? Chcesz się zabawić, kakuś? O, jaka szkoda! Chciałeś się zabawić, ale niestety nie wyraziłem chęci do zabawy z tobą. O Jezu, ale mi tak bardzo nie jest przykro i... Dobra, i tutaj nam się odkrywa kolejny teleporter. Sekrety 4x4. W ogóle czemu ja sekrety sprawdzam, skoro tutaj mamy wszystko ładnie wypisane? Okej, i tutaj... Kolejny kakuś! Proszę bardzo, trzeci kakodemon w tym etapie i... Bang! Kolejny martwy kakodemon z niebieską krwią. No, ciekawe, że demony mają niebieską krew. Znaczy się... Te poprzednie demony miały czerwoną krew normalnie, ale kakodemon ma, jest wyjątkowy i ma tą krew niebieską, także interesujące. No, spójrzcie na tego impa chociażby. Jego krew jest czerwona i... Rozprysk z tej krwi ewidentnie mi przysłoni przycisk, który powinienem kliknąć, aby zakończyć ten etap. Ale z tego co się orientuję, to ta biała smuga na ścianie, w sensie ten biały pasek na ścianie, sugeruje mi, że chyba zakończenie poziomu jest tutaj. Czy mam rację? Sprawdźmy. Ewidentnie mieliśmy tutaj właśnie to zakończenie poziomu i proszę bardzo, 100%! 100% zabójstw, 100% przedmiotów, 100% sekretów. Czyli poziom wymaksowany. Containment Area. I to jest pierwszy poziom, moi drodzy, na którym można się zgubić, bez kitu. Jak ja tutaj pierwszy raz przechodziłem Brutal Dooma, w sensie jak pierwszy raz z niego grałem, to ja autentycznie wielokrotnie się na tym poziomie gubiłem. A jak mi pójdzie ten poziom teraz? Nie mam pojęcia, dlatego... I jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. Mianowicie, przejść ten... poziom. Co? Atakować mnie od tyłu? Masz tu rozum i godność demona? Masz tutaj taką... Masz tu w ogóle taką godność jakąkolwiek w sobie? Czy nie? A no tak, czekajcie, zapomniałem. On jest demonem, więc raczej takowej godności nie posiada. Więc przykra sprawa. Przykre ogólnie. Dobra, i generalnie co jeszcze tutaj chciałem ogarnąć? No, przede wszystkim to, abym się nie chciał zgubić, bo ten magazyn to jest... naprawdę potężnym miejscem i... no naprawdę łatwo się tu zgubić, powiem szczerze. O! Fuck! Fuck! Dobra, było trochę! Dobra, nadal jest groźnie! I nadal mi tutaj sytuacja nie pasuje. Trzeba tutaj trochę ogarnąć teren i... Co? Jeden! Jeden imp z plecy! Drugi! Trzeci! Wszędzie te impy normalnie! Ja pierdzielę! Tu się naprawdę będzie uzdrzyna zgubić, albo coś i... Co? Powiedziałem, że... Dałem wam przyzwolenie na atakowanie mnie? Wy głupie gnoje? Nie, nie dałem wam pozwolenia na atakowanie mnie, także shut the fuck up and let me end this level. Tak wam tylko tutaj powiem i... O, a tutaj mamy adrenalinkę, czyli odpowiednik druny demona, który nam też daje egzekucję. Także, no, drogi impie, potrzebuję trochę twojego zdrowia. Potrzebuję egzekucji i... O, początek poziomu, wróciliśmy się tutaj, okej, okay, elegancko. Dobra, w ogóle ile jeszcze tutaj mam do obejścia? Mam do obejścia na pewno tędy... Tędy, rędy, jowędy. Nie no, generalnie będę miał sporo do obejścia tutaj. No, leć! O! Pięknie. Jest i amunicja. No właśnie, bo tutaj jeszcze ten drugi aspekt. Mianowicie to, że trochę amunicji brakuje, jeśli mam być szczery. O Jezu! Flaki wyprute wszystko w ogóle. No ale co? Co tu gadać? Brutalność. Z tego właśnie słynie Doom. I Brutal Doom też przy okazji. No Brutal Doom słynie z jeszcze większej brutalności i większego poziomu trudności przy okazji.
Ale właśnie za to uwielbiam ten mod i w ogóle tę grę za to uwielbiam. To jest po prostu coś rewelacyjnego, moi drodzy. Po prostu nice. Dobra, ale teraz... Dobra, tu obadałem. Tutaj mamy apteczkę, 125 zdrowia mam póki co. Bardziej by mi się teraz w tym momencie przydał armor, więc... A, tutaj jeszcze nie obadałem tego terenu i... Ewidentnie mnie tu nie było. O, o, bang. Już, jeden martwy kolega, o. I kolejna runda demona, patrzcie. Bang. Dawaj zdrowie. I patrz, wyrwiemy mu łeb. O, proszę bardzo. O. Jeszcze z kolana mu pojechał. No, coraz ciekawsze te finishery spotykamy. No, nie powiem. Okej, tutaj będzie na pewno coś. Tutaj po prostu ewidentnie wygląda jakby... No właśnie, o. Jeden i tu jeszcze drugi się pcha. Proszę bardzo, patrzcie tylko. I trzeci się jeszcze pcha. I czwarty, o, proszę bardzo. Patrz, jaka kolejka z egzekucji się zrobiła. No, spokojnie, nie pchać się. Silna egzekucja mi starczy dla każdego, także cierpliwości. Tylko teraz mam ewidentnie taki problem, że nie mam armora kompletnie. Mam go całe 0 punktów. Czyli będę musiał polegać tylko na swojej brutalnej sile właściwie. I na swoich życiach, siłach witalnych właściwie. Ujmując to dokładniej. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Tu mnie jeszcze nie było. Okej, co my tu mamy? Apteczkę. O, i armor mamy. Czyli coś, co mi się bardzo przyda. 100 punktów armora to jest coś, co mnie naprawdę bardzo cieszy i... Jeps, jeden. Patrz, jaka kolejka! I mam wrażenie, że was chyba trochę za dużo tutaj, panowie, więc... Pozwólcie, że... Wezmę tutaj... Zdystansuję się trochę od was. No. I spokojnie, jeszcze hedzika tobie walniemy. Tobie też hedzika jakiegoś. I jeszcze butem poprawimy. A co? A kolego tutaj potraktujemy shotgunem, bo... Te skrzyki są jakoś mało przyozdobione. Tak jakieś szare i nudne się wydają. Dajmy im trochę koloru. O, i więcej armora, proszę bardzo. Jakby ten armor się stakował, ten zielony, no to byłoby naprawdę magicznie. No ale niestety nie stakuje się, więc mamy tutaj delikatny problemik. Takiej postaci, że mam tylko 100 armora i trochę punktów się zmarnowało. Czyli powinienem chyba trochę porobić egzekucji. A no właśnie, a propos egzekucji. Cześć, demonie. Cześć, mój impie. Aj, biedaczki. Dobra, teraz generalnie widzę, że chyba pozwiedzałem tutaj cały ten magazyn, więc... Moi drodzy, wypada się wrócić tylko do punktu wyjścia teraz w tym momencie. I gdzie jest punkt wyjścia? Takie jest moje podstawowe pytanie. No, punkt wyjścia generalnie jest dość daleko z tego, co widzę, więc... Dotarcie tam może... A nie, dobra, już dotarłem tam, gdzie chciałem dotrzeć, więc... Chciałem wejść tu. Tu. Proszę bardzo. Tutaj potrzebny jest żółty klucz, żeby wejść. Aczkolwiek jest jeden myk, żeby wejść tam... Wait a fucking second, bo tutaj, skoro potrzebny jest żółty klucz... No to tak, tutaj przykucnąłem sobie, żeby wejść. O, tutaj tak samo mogę kucnąć, żeby tak, właśnie wejść z drugiej strony. Ja sobie strzelbę naszykuję już. I proszę bardzo, mamy backpack, mamy plecaczek. I mamy jednego impa i drugiego impa. I tutaj będą zaraz obok trzy secretosy. O, jeden secret, drugi secret i trzeci secret. O, tu jest pierwszy. O, o fuck, zaginione dusze. Tutaj kolejne animilce, które się też pojawiały tutaj w drugim epizodzie Brutal Dooma. I one są strasznie nieprzyjemne, tylko tyle powiem. A to dlatego, że one jak giną, to wybuchają i mogą na odpowiednio bliskiej odległości zadać obrażenia. Czyli generalnie od tych niemilców trzeba się trzymać nawet z jeszcze większego dalsza. I sekret pierwszy, sekret drugi i sekret trzeci. O, pięknie. Dobra, i w ogóle... O, tam nawet nie najgorszą sytuację, jeśli chodzi o ammo do karabinu. Nice. Tylko wiecie, co by się przydało? Przydałoby mi się odnaleźć tutaj ten... Przydałoby mi się odnaleźć żółty klucz, bo tak. No bo nie mogę z tej strony wyjść, co nie? Co tak? Ale żeby wejść tutaj z powrotem jeszcze raz, no to... To już jest trochę większy problem, moi drodzy. Także wypada znaleźć tutaj w tym momencie żółty klucz. Ale póki co muszę sobie to darować i zająć się na przykład tym impem i tym impem. O! I tym kolegą i tym i tym. Wow! Gdzie? Plecy jeszcze? A ty gdzie się schowałeś? Powinieneś być tutaj w tym kącie. A tymczasem cię tu nie było. Więc, moi drogi, gdzie się uchowałeś? Gdzie cię przytrzymywali? Aha, dobra, generalnie stąd przyszedłem. Taka jest teraz opcja. Tam potrzebuję niebieskiego klucza z kolei, więc... Jedyne wyjście jest chyba tutaj. W to miejsce. Dobra, skikuniaj. O, proszę bardzo. I jeden pozbawiony tutaj kończyn. Proszę bardzo, jak pięknie i... O, tutaj mamy coś ciekawego, ale... Tutaj tak, mamy HP-ki. Mamy HP-ki, to chyba też potrafi zranić gracza, więc... Ostrożnie z tym. O, proszę bardzo. Hopsa. O.
I tutaj coś jeszcze mamy. O, plecak. Wow! O fuck! Wybuchaj! Kurde! Ała, to bolało. I tu... No jeszcze jeden sekret będzie. Jeszcze jednego nade'a trzeba na nich zmarnować. No i proszę bardzo, wrzucamy kolejny sekret i... Wow! Jeszcze jeden sekret! O kurde! Z tego co pamiętam, to na tej mapie ogólnie jest sporo sekretów. Ależ by aż tyle i... Gdzie mnie to wyprowadzi? A, tu mnie wywaliło. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, to teraz gdzie ja chcę iść? Gdzie ja chcę iść, moi drodzy? Na pewno nie chcę wracać do tamtego głównego holu. Tylko chcę iść na przykład tutaj. Na przykład, nie wiem, znaleźć żółtą kartę. Też by było fajnie to zrobić. To jest... Nie, to jest zamknięte, niestety. O, więcej pinkich! Bęgi! Oj, reload. Oj, proszę bardzo. Demony walczą ze sobą, to wiecie co? Nie przeszkadzajmy im. No dobra, tamtym akurat trzeba było przeszkodzić trochę. Dobra, wy już skończyliście, więc pozwól, że ja cię dobiję, pinki. A, bardzo pięknie, bardzo ładnie. O co mi właśnie chodziło, mój drogi kolego? Dobra, i teraz coś się na mnie czai? Chyba niespecjalnie. O, tutaj się czai. Coś słyszałem, ale nie miałem takiej stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o to słyszenie. I to mi wygląda jak tylko miejsce, które by prowadziło do sekretu, albo przynajmniej takie, które by, no, sugerowało, że jest gdzieś tu w pobliżu jakiś sekret. Sekretosy, sekreciki. O! Jezu, myślałem, że to zaginiona dusza jest. A tymczasem nie i... Proszę bardzo, mamy wzmocniony armor. Mamy taki mocny armor, ten niebieski, w sensie super armor, który nam daje 200 punktów pancerza. Także cieszmy się i radujmy. O, proszę bardzo, ale sekrety? Albo żółta karta chociażby? Żeby się dostać w jeszcze jedno fajne miejsce i... O! Jeden pinki, drugi pinki, z czego drugi pinki niewidzialny. No, gdzie? Tu jest! Ewidentnie był... trochę za późno się wybiłeś z progu, wiesz? I tak ci trochę coś nie pykło i... Czy ja tam widzę coś fajnego? Czy mi się zdaje, czy tam jest jakiś fajny przedmiot, który mnie bardzo interesuje w tym momencie? Jestem bardzo... Ale to bardzo... Czyżby to tutaj zjeżdżało z tym... O, rzeczy samej! Ile już? 6 na 12 sekretów, kurde, nie idzie źle. Powiedziałbym, że idzie nawet bardzo fajnie. Okej, tutaj mamy jeszcze dodatkowe przedmioty, tutaj armor jakiś mamy. No, armora póki co nie potrzebuję, bo mam go aż 195 punktów, Jezus Maria. A i tutaj te wysuwane gnoje, proszę. O, proszę. I tutaj... O Jezu! Te impy tam przygniecione, w sensie ten jeden imp. Ej, ciekawe czy dojdą do mnie. Jak przejdą tutaj, to wynagrodzę ich. Solidną salbą z shotguna i... Wygląda to, że chyba będę musiał nagrodę zachować dla siebie. Coś na plecach mam, czy mi się zdaje tylko? Dobra, myk. Dobra, wiem, że tutaj będzie paru koleżków i... Tak, jeden, drugi. I pinki też przy okazji będzie. I mamy też tam przy okazji piłę łańcuchową, także to mnie podwójnie cieszy moc. Jeszcze bardziej i... O! O fuck! O fuck! Nie, nie, nie! Dużo zaginionych dusz! Dużo! Za dużo! Za dużo! Zdecydowanie za dużo! Zdecydowanie za dużo zaginionych dusz! Nie lubię, nie szanuję i w ogóle nic. Dobra, popadają? Dobra, sprawdźmy, czy popadały? Nie, ewidentnie nie. Teraz? Nie, nadal nie. Tu jest jeszcze jedna dusza. Albo wiecie co? To weźmy sobie z piochy, o. Bo mając ten... rundę demona możemy sobie tymi zaginionymi duszami ciskać tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Możemy nimi tak rzucać, jak takimi szmatami po prostu. Dobra, ale anyway. Ja mam wrażenie, że coś jeszcze tutaj jest. Dobra, szybko. Spokojnie, bez spiny i... Dobra, tędy i... O! Udało się przejść, nice. I tutaj będzie jeszcze jeden fragment generalnie, gdzie będzie można odnaleźć jakieś różne dobroci. Tutaj... O właśnie, jeszcze jeden sekret, moi drodzy. O właśnie. 200% zdrowia. Raz jak przechodziłem ten level, to miałem taką sytuację, że ten... Że niby odkryłem ten sekret z jednej strony, ale z drugiej... On się tak przede mną mocno schował, że już po prostu nie chciał się wysunąć z powrotem. Nie chciał się mi pokazać po raz drugi. To mi śmierdzi sekretem generalnie. Ale salwa ze shotguna mu temu raczej nie pomoże, więc... No, trochę smutno, nie powiem, że nie! Co, tak na mnie wychodzi z zaskoczenia? Tak się nie robi, mój drogi Pinky. I tutaj mamy przy okazji, no, czerwoną kartę jeszcze też. Tym samym zdobyliśmy. Ale nadal nie mam tej żółtej, kurde mol! I to mnie niepokoi. Okej, tutaj mamy... O! Tu coś fajnego jest! Kolejny sekret! Dopatrzcie, kurde! Jakie fajne znajdźki tutaj znajdujemy!
Ile tych sekretów już mam? 9 na 12! Ja pierdzielę, ja dziękuję. 9 na 12 sekretów. No, powiem wam tylko tyle, że wynik całkiem dobry i... Chyba coś mam generalnie delikatne wrażenie, że trzeba będzie ograniczyć ilość przechodzonych poziomów w Brutal Doomie i... Tu jest żółta karta! Dobra, dawaj Doomguy! Chodź! Pięknie, jest! Pięknie, mamy żółtą kartę, nice! To badamy sobie cały ten poziom. I dobra, tutaj z tego co się orientuję to tak, tutaj będą jakieś dodatkowe przedmioty, jak na przykład amunicja, czy zdrowie, czy też ewentualnie pancerz. Ile zdrowia? 241? Ja dziękuję, naprawdę. 241 zdrowia, to... Tyle to ja chyba w życiu nie miałem. Bez kitu. W życiu ja nie miałem 241 zdrowia. Dobra, a co mnie czeka tutaj? Wiecie co? Przygotuję się już. Okej, widzę, tu jest minigun. O, skoro tak ładnie wyszedłeś, no to... A poczęstuję cię finisherem. O, pięknie, 236. I... A, dobra, karabin tutaj wyciągnąłem, dobra. Czyli trzeba tutaj inaczej podziałać. I dobra, teraz żeby tego... Wow! No dawaj. No, jeszcze troszkę. Porób go trochę. Dobra, leży, pięknie i... Yeah, sekret. Który to już? 10 z 12. No, patrzcie, kurde. Tyle sekretów odkrytych, no. Możecie w to uwierzyć? Okej, dobra, coś mam wrażenie, że chyba coś jeszcze tutaj będzie, bo... Da się tu ewidentnie wskoczyć, ale... Nie mam 100% pewności co do wchodzenia tutaj. A przy okazji jeszcze... Nie, dobra, już nie potrzebuję tutaj nic obadać. Jedyne, co chcę obadać, to... O, to miejsce jeszcze. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Gdzie mnie tutaj jeszcze nie poniosło? Niby 3 przeciwników mi jeszcze zostało tam do zabicia przeze mnie. Ale gdzie są czerwone drzwi? Czerwone drzwi są w tamtą stronę i... Aha, tutaj trzeba takie coś. 144 armora. Jezu, tyle życia, to po prostu... Ja dziękuję. O, bęgi jeszcze troszkę, a... Drugi. Jeszcze gdzieś tu jeden powinien być, tak mam wrażenie. O, myk. Proszę bardzo. Proszę. Co my tu mamy? Jeszcze jeden impuś? Nie ma impa, dziwne. Zaskakujące, zaprawdę wam powiadam. Ale dobra, generalnie mnie zastanawia, gdzie są jeszcze te dwa sekrety i ten jeden zagubiony przeciwnik. Tak mnie to trochę niepokoi. Budzi to moje zaniepokojenie. O, tu jest, zaginiona dusza, ostatnia. No... Bęk! Proszę bardzo. I padła. I wszyscy przeciwnicy skasowani. Ale gdzie mogą być jeszcze te sekrety? To ja już naprawdę nie mam pojęcia. Przeszedłem całą mapę praktycznie. Obleciałem ją dookoła. A tymczasem i... A, tutaj już byłem. Dobra. No. Coś jeszcze tu, coś tu. No niby tu mam wyjście już. Co nie, co tak. Ale ja chcę jeszcze te dwa sekrety. No kurde, no. Bo może tam będzie coś jeszcze fajnego. Tak mnie to trochę zastanawia. Gdzie mogą być jeszcze sekretosy? Nie no, tak patrzę, to chyba nigdzie już. Albo przynajmniej nie mam pojęcia, gdzie by mogły być. Chociaż... Nie, bo tam jest jakiś szary kawałek ściany, także... To mnie tak troszkę zastanawia, jeśli mam być szczery. Także zobaczmy to sobie. I obadajmy. A nie, to bym musiał chyba wejść na górę albo coś w tym stylu. Tak mam wrażenie przynajmniej. A może jakoś po tych kartonach albo coś? Nie wiem. I have no idea, absolutely. Tutaj niby takie coś. Chyba, że to jest coś na zasadzie... Nie no, tutaj niby wafla... O! Czy tu jednak był sekret? Dobra! Nie mam pytań absolutnie w takim układzie. Dobra, to gdzie jeszcze może być sekret? Chyba nigdy... Nie no, gdzieś na pewno jest jeszcze sekret, ale gdzie to ja już... No, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Chyba, że gdzieś jeszcze tu na mapce coś zauważę, coś, co przykuje moją uwagę, ale... A jeszcze jedno takie miejsce jest tutaj w pobliżu, które tutaj też budzi moje zainteresowanie. I czy to jest to miejsce, gdzie się wchodzi, to jest z drugiej strony? Tak, to jest ewidentnie to miejsce. I co mi to na niby ma dać? Chyba nic szczególnego, także... A, bo może... Jest taka opcja, że muszę wejść do tego sekretu z drugiej strony? Nie, raczej, że nie. Chyba, że się zaskoczę i tutaj coś się nagle stanie i... Nie, nic. Absolutne zero. Dobra, także myślę, że możemy kończyć ten level. To trochę mnie martwi, że tutaj ukończę ten level bez tego ostatniego sekretu. No, że nie będzie on ukończony tak absolutnie w 100%. No, bo tam niby jest jeszcze jeden item do zebrania, który tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, że... No, mógłby tutaj być skompletowaniem tych właśnie 100% właśnie na tym poziomie. Ale no,
Mówi się trudno. Mówi się trudno, moi drodzy. Nie można mieć wszystkiego. Ale przynajmniej 100% zabójstw i 17 minut na poziom. Nie, kurde. No i moi drodzy i... Oh fuck. Ej, nie, kurde, bez kitu. Tym levelem chcę się zająć dopiero w następnym odcinku. Także, no, moi drodzy, zapiszmy sobie grę przede wszystkim. Tak, czy jest save game? Jest save game. Okej, dobra, także... O, proszę bardzo i... I zakończymy sobie w tym momencie ten odcinek, także... Moi drodzy, to by było na tyle, także... Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. To był Brutal Doom. Ja jestem Racek, trzymajcie się. I czołem!